Cześć, jestem Magusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry YouTubers Live. I wiecie co, nie planowałam, naprawdę nie planowałam robić serii z tej gry. Chciałam po prostu wam rozdać klucze, ale skoro zostawiliście prawie 6,5 tysiąca łapek w górę, to znaczy, że chcecie kolejny odcinek, a więc no nie mogłam wam tego nie zrobić. Znaczy nie mogłam wam tego zrobić i nie nagrać, więc nagrywam. Jeśli wam się spodoba, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, to naprawdę motywuje. No i mamy tutaj gościa, słuchajcie. Zanim w ogóle cokolwiek złego się stanie, zobaczmy, co ta osoba od nas chce. Porozmawiajmy z nią. Dzięki za przesłanie filmu, Agulagowska. Opowiem znajomym o tobie. Dzięki. W takim razie, słuchajcie, zyskaliśmy trochę rozgłosu prawdopodobnie. Wiesz, za kilka tygodni jest bardzo ważny konwent o grach. Pojawi się tam wielu dobrych youtuberów, z którymi możesz się poznać, ale bilet kosztuje 65 dolarów, więc zarób pieniądze i pójdziemy razem. Podobno będą też specjalne edycje konsol. Okej! Okay. Czyli w takim razie szykujemy się na wydarzenie. W tym momencie nas stać, ale być może będziemy musieli kupić jakąś grę albo ulepszenie sprzętu, więc będziemy musieli popracować troszeczkę. Wydarzenia są zapisywane w smartfonie. Dobrze, zobaczmy to. Okej, okay, mamy 5 lutego. Zdobądź bilet. Wiecie co? Od razu kupmy bilet. Kupmy od razu bilet, nie będzie ryzyka, że potem nie będzie mnie stać. Także jak przyjdzie pora, to sobie pojedziemy. Pora zabrać się za nagrywanie. Zobaczmy sobie, jak wygląda informacja na temat popularności gier. I League of Giants jest w tym momencie mega popularna, więc myślę, że sobie nagramy kolejny odcinek z League of Giants. Nie pamiętam, który to był odcinek. No, w każdym razie nagramy sobie rozgrywkę, bo tylko to mamy odblokowane. Muszę odblokować nowe sposoby nagrywania, a nie tylko, wiecie, taki gameplay. I ogólnie napisaliście mi w komentarzu, że moja kamera ma niską rozdzielczość i zabiera mi jakby energię. No w sumie lepsze to niż nic i w sumie nie wiem, czy to było dobrą decyzją kupić, ale kupiłam, więc muszę ją używać, by inaczej nie rozpocznę nagrywania. I mamy trzeci odcinek z League of Giants. I co by tutaj można było dać? Nie mam pojęcia, jakie tytuły dawałam wcześniej, nie pamiętam. I raczej też nie będę się tym bardzo przejmowała, bo mówiłam, to będzie największy problem, zatytułować grę, nie widząc gameplayu, nie mogąc jakby ustalić tego na ten sposób. Pozdrowienie formalne na początek. Witajcie, ja jestem Agulagowska i dzisiaj zagramy sobie w League of Giants. Czas przed rozpoczęciem gry. Może jednak pobawmy się w sierżanta, wiecie? Pobawmy się w sierżanta. Nie wiem, na jak to będzie wpływało. Czekajcie, ja tutaj widzę, jakie mam strzałeczki. Znajdujesz ukryty przedmiot. Może... No już robiłam to mordercze spojrzenie, ale nie mam innych możliwości za bardzo, więc muszę puścić mordercze spojrzenie po raz kolejny. I mamy nagrany kolejny odcinek i to moje przywitanie kompletnie nie pasuje. No i musimy dodać fokus, bo tutaj też jest problem i właściwie w ogóle wszędzie jest problem, więc jeśli ten odcinek wyjdzie... O, mogę dodać jeszcze tytuł, super. Jeśli ten odcinek w ogóle wyjdzie dobry, no to ja będę zadowolona, ale zrobiłam to, więc renderujemy, moja ciężka praca nie może pójść na marne. I w ogóle zarzuciliście mi, że to był clickbait, to nie był clickbait, słuchajcie, jak oglądacie ten odcinek, to ja naprawdę daję takich praktycznych wskazówek bardzo dużo odnośnie tego, jak ja podchodzę do YouTube'a, więc można coś sobie wyciągnąć z tego. Mój komputer aż płonie z tego renderu, a ja wiecie co? Idę do szkoły. Idę do szkoły, bo mama mnie naprawdę, że tak powiem, da mi szlaban. Zabierze mi komputer albo nie wiem co, jeśli nie będę miała lepszych ocen. No i oczywiście musimy sobie iść do pracy. Po pierwsze muszę zdobyć nowe gry. Po drugie muszę chodzić do szkoły. O, 3 razy, mama! O nie, mamo, przecież dopiero wróciłam ze szkoły! Widzicie to? Dzwonij do mnie ze szkoły i ponoć nie pojawiasz się w tym tygodniu na lekcjach. Wyłącz komputer i bierz się za naukę. Dobra, mamo, już idę do szkoły po raz drugi. No, widzicie, wróciłam ze szkoły, a mama akurat mnie okrzyczała. Tak nie powinno to wyglądać. Przecież ja się staram. Tylko ciężko pogodzić jest pracę, YouTube'a i szkołę. I jeszcze w międzyczasie trzeba coś jeść i pić i spać. Bo w ogóle pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi. No, w każdym razie widać, że moja postać jest bardzo, bardzo zmęczona i jest jakaś negatywna opinia. Nieważne. W takim razie, skoro film się opublikował, to możemy sobie nagrać kolejny odcinek, bo wiecie, zrobimy tak, że pójdziemy potem do pracy, a następnego dnia do szkoły. I dalej jest popularna Lord. Zagrajmy sobie w Lorda. O, proszę bardzo, znalazłam jedyny pierścień.
To jest tytuł mojego filmu. Mam nadzieję, że nie zrobię literówki w tytule, bo to też się zdarza. Czemu nie? Okej. Okay. Pozdrowienia formalne. No kurczę, muszę sobie kolejny poziom zdobyć i muszę coś nowego odblokować, bo już mnie nudzi nagrywanie ciągle tego samego. Nowy rekord. Przynajmniej się rozwijam. Przynajmniej każdy film jest lepszy od poprzedniego. Także publikujemy sobie ten film. I uwaga, uwaga, idziemy do szkoły. Zobaczmy zatem, jak wyglądają nasze statystyki. 1000 subskrybentów, 10 tysięcy wyświetleń. No i w tym momencie ten nasz najnowszy film zarobił 3 dolary, więc 8 dolarów zarobił nasz kanał w tym momencie. Już możemy powoli, zbierać na kolejną grę, co też jest naszym zadaniem, bo musimy sobie uzbierać pieniądze na kolejną grę. No i 3000 wyświetleń zrobił ten ostatni film. Jeśli chodzi o poprzednie filmy, no to ten film rzeczywiście jest tym najlepszym filmem. Także jest naprawdę nieźle. No i skoro film się przesyła, możemy pójść zjeść i pracować. I nie wiem, czy pójdę jeść i pracować w tej kolejności, bo tutaj już mi się otwiera informacja. I czekajcie, 45 za roznoszenie gazet, więc będziemy cały dzień roznosić gazety. I komputer się zepsuł! Upsi! Jak wrócę z... Może po prostu naprawmy ten komputer. Może przyjdzie akurat w tym czasie, kiedy ja będę w pracy, pan i naprawi? Doskonale. Jak dobrze, że nie muszę być w domu, żeby on naprawiał mój komputer. Tylko proszę nic nie zepsuć. A ja jestem jednak w domu. Wróciłam do domu, poszłam do pracy, a ktoś tutaj do mnie przyszedł. To wiesz co, poczekaj, ja wrócę po pracy, to zaraz z tobą porozmawiam, kimkolwiek jesteś. Pierwszy raz widzę tą osobę. To raczej nie jest mama i to nie jest ta niebieskowłosa dziewczyna, z którą rozmawiałam wcześniej. No to, ale porozmawiajmy. Hejka Agulagowska. Chcę zrobić film, jak gram w grę, ale nie umiem nagrywać ani montować takich filmów. No dobrze. Myślę, że nowa gra się przyda i to jest na komputer. Już w tym momencie wiem, że PC to komputer. Broken Words. Myślę, że jak najbardziej możemy spróbować to zrobić, bo kasa mi się przyda. Zaraz też idziemy na konwent, także niech tak będzie. W międzyczasie, jak już jestem... jestem trochę zmęczona, więc w sumie niech ten nowy film troszeczkę wyświetleń zrobi, a rano sobie spróbuję nagrać nowy film. I będzie to rozgrywka prawdopodobnie z tej gry. To jest bardzo popularna gra, także bardzo fajnie, że osoby, których nie znamy, a może znamy, tylko wiecie, tylko ja ich nie znam, dają nam gry bardzo popularne do nagrywania. W efekcie oszczędzam na grach, jednocześnie nagrywam fajne filmy, które robią fajne wyświetlenia, a potem jeszcze do tego dostaję pieniądze za nagranie tego filmu, więc to jest naprawdę fajny pomysł. Złamałam słowo. No bo tak się nazywa gra, Broken Words. Także złamałam słowo, lecimy z tą rozgrywką i kurczę, chyba dostałam właśnie nową kartę. Nie jestem pewna, ale widziałam, że tam się podświetliły karty, więc zaraz potem zobaczymy. No i pozdrowienia formalne, które do niczego nie pasują. Musimy zrobić coś, co będzie na górze miało. Czas przed rozpoczęciem gry. Może komentarz techniczny? Komentarz techniczny ma na górze, więc jest dobrze, będzie można dopasować nasze przywitanie. I nowe osiągnięcie, skrytykujmy to nowe osiągnięcie, bo jesteśmy takimi lekkimi błazankami. No i możemy montować. Jakby to skleić? No myślę, że tak jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że w tym momencie już mamy maksymalnie wszystko skończone i robimy nadprogramowe rzeczy, więc ten film wyjdzie naprawdę super. Długo się będzie renderować, ale my go oczywiście publikujemy. Kolejny nowy rekord i nowe poziomy w różnych rzeczach, czyli uczymy się montowania i tak dalej, wszystkiego się uczymy. Jeszcze dźwięk by się przydał. No i zobaczmy te karty, bo ja widzę, że tutaj jakaś karta się pojawiła, podświetliła. Aha, bo mamy dużo punktów charyzmy, więc teraz możemy sobie odblokować nowe karty. Wiecie co? Ja bym sobie odblokowała nowe przywitanie. To są przywitania? Tak, wprowadzenia, więc porada guru. Nie wiem, na ile to będzie pasowało do mojego kontentu, ale mamy porady guru i nic więcej nie możemy kupić. Bo wszystkie te rzeczy są bardzo drogie. Muszę jeszcze pójść do pracy, więc od razu sobie pójdźmy do pracy i może znowu zajmijmy się rozłożeniem gazet. I zastanawiam się, jak wpłynąć na zadowolenie jakby w innych kwestiach. Może musimy poznać kogoś? Może rzeczywiście w poszukiwaniu miłości, czyli to jest mój cel. Może powinnam jeszcze troszeczkę, nie wiem, spróbować ponawiązać znajomości. No i jeszcze kolejna rzecz. Udało mi się skończyć zadanie do pracy. Chyba nowy poziom zaraz będziemy mieli. Jeszcze bym poszła do szkoły, wiecie? Ponieważ mamy 4 dni na to, żeby... Nie wiem, co się stało. Nowy pokój trzeba urządzić. Jaki nowy pokój? Aha, bo w tym momencie, słuchajcie, odblokowałam 4 poziom, więc ja chciałam coś innego zrobić, ale nieważne, odpuśćmy sobie. Otwórz stronę sklepu online, ale w tym momencie przesyła mi się film. Nie wiem, czy mogę. No właśnie, mogę.
Czyli mogę robić rzeczy w trakcie przesyłania. Doskonale. Przejdź do sklepu z dekoracjami. Czyli że tutaj? Tak. Idea zawsze jest najlepszym sklepem z dekoracjami. Istnieją także karty ukryte w niektórych przedmiotach i trzeba je znaleźć. Karty, czyli rzeczywiście może warto byłoby sobie coś kupić. Na przykład, może ramki na zdjęcia. To nie jest zbyt drogie, a może jakaś karta tam będzie, no nie wiem. Czy coś jeszcze? No nie wiem, czy coś jeszcze. Ściana z plakatami. Tyle wystarczy. Mam nadzieję, że jakąś kartę tam znajdziemy. Zaraz powinny przyjść te rzeczy. W międzyczasie właśnie chciałam sprawdzić, kiedy mogę iść na konwent. Wspaniale, doskonała robota Agulogowska. Mam nadzieję, że mój film spodoba się ludziom. Ja też mam nadzieję, że mój film spodoba się ludziom. I teraz tak. Zobaczmy sobie, kiedy to było. 5 lutego, muszę o tym pamiętać. No i dalej mam tego truja, ciągle chodzę do pracy, znaczy do szkoły. Dobra, otwieramy sobie paczkę i mamy nowe karty, więc za chwileczkę sobie też to zobaczymy. I mamy nowe ramki. Słuchajcie, ramki wylądowały tutaj, gdzieś jeszcze wylądowały zdjęcia, ale ich... Aha, tutaj wylądowały zdjęcia, tutaj mamy plakaty, więc mamy umeblowany nowy pokoik. Zobaczmy nową kartę. Nie wiem, która jest nową kartą? Może mogę po prostu odblokować nową kartę? Aha, okej. Jest nowa karta odblokowana, ale kosztuje 1200 punktów charyzmy, których ja nie posiadam, więc w sumie na nic jeszcze nas nie stać, także muszę jeszcze troszeczkę sobie poczekać. I możemy sobie rozwinąć nasz profil. Czyli moi widzowie będą przekazywać teraz dotacje, gdy dostanę polubienia. Okej, i dwie nowe żarówki, czyli będę mogła lepiej sobie radzić z filmami, nowe ubrania, które mnie nie interesują jeszcze, i nowe karty. Okej, bardzo fajnie, kolejny poziom się jak najbardziej przyda. Czy mam talenty jakieś? Dalej nie mam talentów, jak zrobić talenty? Może za kolejny poziom dostanę jakiś talent, a w tym czasie najwyższa pora nagrać kolejny odcinek, zanim pójdziemy, wiecie, na konwent, na którym poznamy innych youtuberów. Zobaczmy nasz wynik. No dobra, myślę, że jest okej. Mama! Mamo! Chodziłam do szkoły! Starałam... W tym tygodniu dużo się uczysz, gratuluję, nie przestałeś. Dzięki, mamo! Aż chyba, wiecie co, prześpię się i pójdę do szkoły. Bo skoro mama doceniła to, że chodzę do szkoły, to może rzeczywiście trzeba sobie więcej czasu na to poświęcić. No i wiecie co? Myślę, że sobie troszeczkę ponagrywam i spotkamy się już, jak będę szła na konwent. Bo też nie chcę robić kilku tych samych rzeczy. Dobra, naprawmy ten komputer przed szkołą. No i widzimy się na konwencie. Mam nadzieję, że już więcej nic się nie zepsuje po drodze. W sumie miałam iść na konwent i zdążyłam tylko wrócić ze szkoły, a w moim domu stoją dwie osoby, które ustawiły się w dziwnym rządku. Dobra, zobaczmy, o co im w ogóle chodzi. Co ty chcesz ode mnie, gościu? Podobno nagrywasz dobre filmy. Czy możesz nagrać film o grze i przesłać go? Okej, zobaczmy. Na PC Heavy Metal Baseball Nation. I 100 dolarów płaci. Okej, biorę to. W ogóle mam 100 dolarów, także całkiem nieźle. A ty co byś chciała? Dziś wieczorem musimy się zabawić. Też masz ochotę, nie? Chodź, damy czadu, idziesz ze mną na imprezkę. Nie, wiesz co, nie mam czasu, bo muszę nagrać zlecenie w tym momencie. Także no, gościu, możesz już iść. Wyślij mi tę grę i po prostu przestań się nabijać. Co, pozbawiłam ją, bo wybrałam grę? Okej, mam grę. Wiecie, ja wolę nowe gry w ten sposób zdobywać. Swoją drogą, czy to się liczy jako zdobycie nowej gry? Ciężko powiedzieć. Dostałam oceny, w tym miesiącu mamy 5, także jest całkiem nie najgorzej. Chociaż 5 to jest B? Czy 4 to jest B? To może być 4, wiecie? No i zepsuł się mi komputer, muszę go niestety zastąpić. Więc trochę wydatków się tutaj zrobiło. Mama przyszła, ale mamo, nie mam czasu, poczekaj, bo jestem bardzo, 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 bardzo głodna. Więc muszę trochę zjeść. Okej, mamo, o co chodzi? Znowu szlaban? A nie, przyszło mi pochwalić. B, to całkiem dobra ocena. Jestem zadowolona z ciebie. 25 dolarów w nagrodę, tylko nie osiadaj na laurach. Dobrze, mamo, dzięki. To się dobrze składa, bo wiecie co? Myślę, że zanim pójdziemy na konwent, może udałoby mi się troszeczkę zmodyfikować sprzęt. Czyli kupić może coś lepszego, bo w sumie mamy trochę pieniędzy. Więc czemu by nie zainwestować w komputer? I teraz tak, co by to kupić, żeby nie wydać wszystkiego naraz? Teoretycznie ta kamera miała mi dodać, ale w rzeczywistości chyba mi nawet odjęła, więc to jest dość dziwna sprawa. Mam nadzieję, że z innym sprzętem tak nie będzie, ale wiecie co? Ciągle mi się psuje ten komputer, więc może kupię sobie lepszy? Nie mam pojęcia, czy to była dobra decyzja, ale wydałam większość swoich pieniędzy i na nic więcej nie mam chyba już kasy. No i kończymy przesyłanie filmu już na nowym komputerze. Mam nadzieję, że ten nie będzie się tak psuć.
I zobaczmy, słuchajcie, dostaliśmy kolejne pieniądze. Także naprawdę nieźle jest w tym momencie. No, film tak średnio się podoba. Ale w sumie z drugiej strony nie jest tak najgorzej. Zobaczymy, jakie będą oceny pozostałe. Aha, my dopiero teraz dostaliśmy nowy komputer. Patrzcie, jaka maszyna. No, dużo lepiej wygląda. Nowy komputer delikatnie zmniejszył mi czas renderowania, mam wrażenie, ale przesyłać się będzie dalej w takim samym czasie. No, zobaczmy, jak wyjdzie kolejny nasz film. Znowu rekord, znowu nowe poziomy, naprawdę rozwijamy się, z dźwiękiem jeszcze mam problemy, widać, że to jest moja najgorsza strona w tym momencie. Za 4 godziny zaczyna się konwent, chociaż nie wiem, czy zdążę nagrać jeszcze zlecenie, które dostałam, ale wiecie co, mam 5 dni, może nie spędzę 5 dni na spotkaniu z innymi youtuberami, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, więc idziemy na konwent. Tylko jak mam tam się wybrać, klikam na kalendarz i idę po prostu, okej, tak, przebieramy się. Niestety nie mamy żadnych ubrań, więc w sumie nie będę się przebierała. Po prostu idziemy na imprezę tak, jak jestem ubrana. I myślałam, że wyjście na konwent będzie wyglądało tak samo, jak wiecie, wyjście do pracy czy do szkoły, ale nie, my rzeczywiście tam jesteśmy i spotkaliśmy chyba innych youtuberów, tylko nie mam pojęcia, gdzie ja się znajduję. Halo? Czy ja już tu jestem? Chyba jeszcze nie. Bo po prostu siebie nie widzę. O, jestem tutaj, dobra, jestem tutaj. Tutaj są jacyś ludzie, z którymi możemy porozmawiać. Porozmawiajmy o sławie. To jest chyba jakiś sławny youtuber. Nawet jest sławna youtuberka. Mój klient zarozmawia tylko z youtuberami, którzy mają super mantento. A, okej, czyli tu widzicie, mamy ochroniarza, który pilnuje tej osoby. No dobra. Kup super mantento. Zobaczmy, ile super mantento kosztuje. Czy w ogóle będzie mnie na to stać? Bo to jest w ogóle pytanie. Dobry wieczór, szukasz jakichś wyjątkowych produktów? Tak, szukam. Uzyskaj wynik 1000 w dowolnej grze. Okej. Okay. Czyli za te punkty będę kupowała grę? W takim razie, czy ja tu mogę sobie zagrać jakoś? O, tutaj jest możliwość grania. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Dobra, już koniec gadania tego. Idziemy grać w grę. Zniszcz wszystkich obcych. Okej. To wydaje się być w miarę prosta gra, przynajmniej na początek. Zobaczymy, czy uda mi się dotrzeć do poziomu 1000 punktów. Uj, uwaga, bo tutaj oni strzelają jakimiś plusami we mnie. Raczej nie chciałabym w to wejść. Chociaż plusy chyba akurat mogę łapać, bo one spadają... Nie... Nie z tych potworków. O-o! Ci są dużo niżej, muszę sobie kupić ulepszenie broni. No dobra, spróbuję zdobyć te 1000 punktów. Już mam połowę i zaraz do was wracam. No i 4000 punktów, ojejku, chyba gdzieś zniknęłam. 4000 punktów udało mi się zdobyć, więc zobaczmy, czy mogę teraz odebrać nagrodę. Dostanę tą konsolę? Zobaczmy. Czuję się przekonany, masz super Mantendo, płacisz $10. Dobra, biorę! Nie wiem, co to jest super Mantendo, ale weźmy. I kupmy grę? Czy grę dostanę również za $10? Uzyskaj wynik 1000 w dowolnej grze. Znowu? No dobra, słuchajcie, chcę zdobyć kolejne rzeczy, więc sobie zagrajmy jeszcze raz. Dobra, 1000 punktów zdobyte, idziemy odebrać szybko nagrody, zanim skończy mi się czas. I tak się zaabsorbowałam tym graniem, że z nikim praktycznie nie porozmawiałam. Chciałam porozmawiać z tą osobą, ale 60. Czy ja kupię dwa razy to samo? No nie wiem, dobra, kupmy jedno i drugie i porozmawiajmy sobie o YouTubie, bo przecież jesteśmy wśród YouTuberów, którzy lubią rozmawiać o YouTubie i zobaczymy, co ten chłopak w ogóle nam powie. Na pewno w końcu zaczniesz przyzwoicie zarabiać na swoim kanale. No, też na to liczę, Humberto. A czy ty umiesz może gotować? Bo w sumie niektórzy robią też kanały o gotowaniu. Nie wiem, czy ty też gotujesz czasem troszeczkę. Uwielbiam gotować. Zawsze staram się wymyślać nowe przepisy i połączenia smaków. Czasami moje potrawy są nawet jadalne. O, bardzo fajnie. A co to jest? To może porozmawiamy jeszcze o muzyce. Jak tam ci się ogólnie... Jakiej muzyki słuchasz, czy coś tam? Słuchasz w ogóle muzyki? Może nie słuchasz? Nie śpiewam, więc ci nie pomogę. Zapytaj kogoś, kto prowadzi kanał muzyczny. Oj, to, ale to znaczy, że teraz jesteśmy gorszymi znajomymi. Nie o to mi chodziło. Po prostu zapytałam o muzykę, a może chciałbyś troszeczkę być sławny? Nie wiesz, kim jestem? Wszyscy mnie znają, oglądają moje filmy, to niesamowite. Okej, czyli spodobało mu się to, że go nie znam. No wiesz, ja nie oglądam za bardzo YouTube'a, po prostu. Porozmawiajmy o jachcie. Po prostu chciałabym popływać jakimś jachtem, wiecie, na morzu. Ludzie mówili o wybiegu i jachcie, nic... nie wiem więcej, sorki. Okej, ale i tak nasze... Już jesteśmy znajomym z Humberto, więc może porozmawiamy jeszcze o pieniądzach? A ty zarabiasz już na swoim kanale, czy jeszcze nie bardzo? Mówił, że pieniądze szczęście nie dają. No cóż, ja tam wolę płakać w luksusowym samochodzie niż w starym gruchocie. No, coś w tym jest, Humberto. Widzę, że się zgadzamy. Czy porozmawiamy jeszcze z kimś? Tutaj mamy...
Możemy w ogóle rozmawiać z nią albo o pieniądzach, albo o Aru. Może zagadajmy o grach. Czy ty też jesteś gamerem? Gry są dla dzieciaków i nic mi nie obchodzą, tak jak gamingowi youtuberzy. Czym innym się interesuje? Okej, czyli widzimy, że z tą dziewczyną już koleżankami nie zostaniemy, ale widzicie, mi to nastroju nie psuje. I porozmawiajmy... Aha, nie porozmawiamy, wystarczy, wychodzę. No to wychodzę. To się dobrze składa, bo mamy tutaj zlecenie i mamy grę. A nie, to nowa konsola, którą kupiliśmy i... To jest chyba nowa gra na konsolę, dokładnie. Myślałam, że będę musiała już to zlecenie robić. I czekajcie, bo tutaj kolejny raz przyszła ta osoba. Konwent z tobą byłby świetny. A, to ty tam byłaś. A może chcesz być moim współlokatorem? W tym mieszkaniu jest większy pokój, w którym lepiej się tworzy filmy na YouTube'a. Ja nie wiem, czy jestem gotowa na taką zmianę. Aby wejść do mieszkania, musisz zapłacić dwumiesięczny czynsz z góry, czyli $160. Jak uzbierasz, to się odezwij i zamieszkamy razem. Nie wiem, czy jestem gotowa na takie zmiany, ale wiecie co? Pewnie za jakiś czas będę musiała o tym pomyśleć, żeby mama nie siedziała mi nad uchem, bo nawet przy śnie budzi mnie i wiecie, i mówi o tym, że w sumie to powinnaś trochę bardziej się wziąć za robotę, ale ja tutaj pracuję i zarabiam pieniądze. I wiecie co? I spróbuję sobie nagrać nowy film na konsoli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie, czekajcie! Zanim to zrobię, widzę, że kartę nowo odblokowałam. I mogę to kupić, czyli karty treści, więc kupmy sobie... Rozczarowanie, wiecie, jestem tak rozczarowana tą grą. I zobaczymy, mam nadzieję, że akurat nową grą nie będę rozczarowana. Zobaczmy, czy ona jest w ogóle popularna. To jest ta gra, którą kupiłam. Nie jest zbyt popularna, ale w sumie jest średnia, więc może zrobimy z niej popularną. Wiecie, youtuberzy często robią tak, że biorą jakąś kiepską grę, której nikt nie zna i robią z tego świetną serię, więc może mi też się to uda. Zaraz zobaczymy. Już przestaję tytułować, już wiecie, znudziło mi się wymyślanie tytułów. Te tytuły są wystarczająco dobre. No i zacznijmy sobie od porady guru, bo wydaje mi się to korzystniejszym przywitaniem mimo wszystko. I jesteśmy w menu głównym. W menu głównym możemy rzucić komentarz techniczny. I to chyba nie pasuje do mojego przywitania guru. Zabijesz 20 wrogów, zanim zginiesz, także... Jestem rozczarowana, że ta gra jest taka prosta. Nie wiem, czy to dobre, ale w sumie może być. No i czas przed rozpoczęciem gry... Rzućmy komentarz. Pora w takim razie zmontować nasz film. Siedziałam przy konsoli i nagrywałam przy konsoli, ale montujemy przy komputerze oczywiście. No i musimy to jakoś połączyć w spójną całość. I jest w miarę spójnie. Fakt jest taki, że nie mamy za bardzo scenariusza, więc dodajmy jednak tytuł jakiś i ulepszmy nasz film troszeczkę. Czekajcie, w ogóle zostały mi punkty renderowania. To ciekawe. Okej, okay. W każdym razie renderujemy i zobaczymy, jak pójdzie ten film z tej nowej konsoli. Otrzymujesz e-mail. Ta kobieta, która występowała w twoim ostatnim filmie, to twoja matka? Nadal mieszkasz z mamusią? Oczywiście! Ciesz się każdą chwilą z mamą, bo matka jest tylko jedna. Twoja miłość do matki staje się viralem i zdobywasz nowych subskrybentów. Myślę, że rodziców nie ma co się wstydzić, to w ogóle jest bez sensu, że się wstydzi im rodziców, więc cieszę się, że gra również tak uważa. No i wiecie co? Myślę, że pora iść do szkoły, chociaż czekajcie, nowy poziom. Zobaczmy, co da mi nowy poziom. Zdobywam jeden punkt talentu, super! Możemy sobie w takim razie ten punkt talentu przyznać. Nagraj pierwszy film z rozgrywki, aby pokazać widzom grę, więc będziemy mogli nagrać nowy gatunek, znaczy nowy rodzaj filmu, czyli nie rozgrywka, a pierwsze wrażenie. Więc następnym razem będziesz trzeba kupić sobie jakąś nową grę. A tymczasem wiecie co? Tak jak mówiłam, idę do szkoły i myślę, że na dzisiaj wystarczy. Więc jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę, koniecznie, żeby były kolejne odcinki z tej gry. No i oczywiście zapraszam was na inne serie na moim kanale. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa. Ugh.